te wodki się spotkały, ale zamiast poplotkować, na genialny wpadły pomysł, by parafię zreformować. Pomyślałem, mamy wiarę, znamy słowa od pacierza, a w ogóle to jesteśmy bardziej święte od papieża. Wykopały kościelnego, bo się ponoć modlił rzadko. Opędziły wikarego i z proboszczem poszło gładko. Poszło gładko. Na parafii się rozsiadły i w diecezji spiskowały, kogo trzeba przekupiły. Episkopat rozwiązały, całą kasę sobie wzięły, pomocników zatrudniły, struły wszystkich kardynałów, a papieża udusiły. Później poszły aż do nieba, Pana Boga się pozbyły, nową Trójcą bardziej świętą, same siebie ogłosiły. Ogłosiły. W końcu wszystkie się pożarły, która z nich jest bardziej świętą, i w niebiosach urządziły całkiem nowe drugie piekło. Pan Bóg usiadł i zapłakał, i pomyślał załamany, jakiś diabeł mnie podkusił, abym był wyrozumiały. A na koniec te refleksje podsuwamy dyrektorom. Ci, co dobre serca mają, to ich szybko wycyckają.